Tak, z niesłyszącymi lub niedosłyszącymi petentami przywitają się niektórzy pracownicy olsztyńskiego ratusza. Kilkanaście osób w wydziałach, przede wszystkim tych wydziałach, które obsługują mieszkańców, zostało przeszkolonych. Są to osoby, można powiedzieć, z drugim stopniem znajomości języka migowego i bardzo chętnie pomogą osobom niesłyszącym, osobom niedosłyszącym. Całodobowo pomoże też wirtualna urzędniczka Ola. Ta wygodna aplikacja działa już od 10 sierpnia. Podstawową jej funkcją jest to, żeby dostęp do informacji dla mieszkańców był po prostu łatwiejszy, żeby dowiadywali się, co i jak w urzędzie załatwić, jakiego typu dokumenty są potrzebne, aby załatwić sprawę w językiem potocznym. Teraz Ola mówi także językiem migowym. Możemy przełączyć postać normalną, która tylko i wyłącznie mówi do nas, na postać tłumacza na język migowy, czyli jakby taką opcję dla głuchoniemych, dzięki czemu osoby głuchonieme potrafią szybciej zrozumieć informacje, nie są zmuszone do czytania, tylko mogą się oprzeć na czymś, co jest im ich pierwszym językiem, a więc na język migowy. Ola jest pierwszą w Polsce migającą wirtualną urzędniczką. To jest moja pasja, jeśli chodzi o pomoc i o język migowy. Jestem bardzo dumna, że Olsztyn jest jednym z takich pierwszych miast, które będą bardzo przyjazne, które pomogą osobom niesłyszącym. Ola jest tym bardziej przyjazna petentom, nie tylko tym z problemami słuchu, że trudny język urzędowy zamienia na język potoczny. To już jest znaczne ułatwienie. Osobom niesłyszącym i niedosłyszącym będzie jeszcze łatwiej, bo Ola ma dużo więcej cierpliwości niż człowiek urzędnik. Osoba niesłysząca ma możliwość kilkakrotnego powtórzenia tego przez kliknięcie tekstu, zaobserwowania języka migowego w wolnym tempie, w tempie zrozumiałym, plus bardzo taką dobrą rzeczą to są napisy, które służą osobom niesłyszącym również do lepszego zrozumienia tekstu, który jest. Z Olą można porozmawiać za pośrednictwem strony internetowej www.olsztyn.eu. Ten ratuszowy portal internetowy jest przyjazny także osobom z wadami wzroku. Funkcjonuje w 7 wersjach monochromatycznych, które to wersje umożliwiają osobom z wadami wzroku, osobom niedowidzącym, skorzystanie z informacji potrzebnej przy załatwianiu spraw w urzędzie. Dzięki tym wszystkim udogodnieniom Urząd Miasta może zaoferować profesjonalną obsługę wszystkim, bez wyjątku interesariuszom.